Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro od Niedzieli. Trochę się zastanawiałem, czy nagrać tę grę w tej serii, ponieważ nie wspominam jej z dzieciństwa zbyt dobrze. Miałem z nią, styczność. I powiedzmy, że była dla mnie dość frustrująca, niezbyt daleko doszedłem i niezbyt daleko tutaj też dojdę. I z tego, co widziałem w komentarzach pod różnymi filmami z tej gry, to ludzie też bardzo często nie są zbyt przychylnie do niej nastawieni, a wręcz uważają ją za krapa. Niemniej jest to dla mnie... Znaczy, dla mnie ogólnie czy takim krapem ta gra jest? Może nie, może jakbym dłużej pograł, przyzwyczaił się, to byłaby całkiem spoko. A więc jest to gra, która nazywa się Castle Excellent i... Jest to gra typu Metroidvania, czyli mamy ogromną mapę i musimy wiedzieć, gdzie iść, w jakie miejsce. Czyli gra, w której plansze są zbudowane tak jak w Castlevania 2, w Metroidzie, w Euphoria, w Adventure Island 4. Więc jesteśmy naszym księciem, jak go nazywam, mały książę, w zacnym różowym wdzianku. I naszym zadaniem jest ocalenie księżniczki, która znajduje się gdzieś, w każdym razie, w jakiejś komnacie. Problem polega na tym, że musimy tutaj właściwie wyuczyć się wszystkiego, ale dosłownie wszystkiego. Skacze się w tej grze strasznie słabo, wkurza mnie to. No ale cóż. Muszę najpierw zabić łucznika, byłoby fajnie. A, zajebiście. To jest właśnie to, za co tej gry nienawidzę. Wystarczy, że minimalnie opuścimy się na przeciwnika, albo on nagle nie wiadomo jak wystrzeli w nas strzałę. Już koniec. No i o ile załóżmy w League Dangerous też trzeba było wiedzieć, co gdzie się pojawia, o tyle League Dangerous był liniowy. Tam każda plansza następowała po jednej planszy. Tutaj musicie wiedzieć, gdzie iść. I wśród przeciwników mamy na przykład tego oto... Co to w ogóle jest? Znaczy, ja myślałem, że to jest kiedyś jakiś jaszczur, ale znalazłem instrukcję, w której było napisane, że to jest bishop, czyli biskup. I czy dobrze mi się wydaje, że on jest po prostu tak zarośnięty? W każdym razie biskupi są w tej grze dosyć ciekawymi jednostkami, bo nie da się ich zabić. Znaczy nie, źle, wróć! Nie da się ich zabić sztyletem. Natomiast da się ich zabić w inny sposób. Tyle dobrego, że jak zabijesz jakiegoś przeciwnika, to nie wraca. Można go zabić w inny sposób. Oj. No i u góry mamy licznik kluczy. Wszystko jest fajnie pokazane, tylko że kurde, tych kluczy jest tyle i tych drzwi jest tyle, że czasami popełniasz głupi błąd, który jest głupi potem, bo tak naprawdę nie mogę się wiedzieć, że go popełniasz. I to jest załóżmy taki błąd, że otwierasz jakieś drzwi i okazuje się, że one prowadzą do komnaty, do której mogłeś wejść bez ich otwierania, bo miałeś już otwarte jakieś inne. Okej, ja pamiętam, że chyba tutaj szedłem dołem. Okej, nie wiem, czy to jest kot, czy diabeł. Kiedyś bym powiedział, że to jest kot, teraz bardziej, że to jest diabeł. A to dosłownie wszystko nas może zabić. Nawet kolce, które uderzymy bokiem, mogą nas zabić. Okej, nie otwieram tamtych drzwi, ponieważ mam jeden złoty klucz. I chciałbym nim otworzyć drzwi, te wyżej. Fajne jest moim zdaniem to, że przy każdej wizycie w konkretnej komnacie gra się zatrzymuje i możemy uważnie się przyjrzeć temu, co się tutaj znajduje. Chociaż to niewiele daje tak na dobrą sprawę. Skacz. No! I ta muzyka. Błagam, zabijcie mnie. Już gdybym miał grać, nie wiem, 2 godziny w tę grę, to by mi się chyba zasilacz przepalił od tej muzyki. To jest jeden track zapętlony. Giń! Istoto nieczysta. Okej, różowy klucz.
mam niebieski klucz, świetnie. Teraz powiedzcie mi, w jaki, ale w jaki sposób ja mam tam doskoczyć? O, ten ogień jest przezabawny, nie da się go zabić. A jakoś muszę tam się dostać. Co ciekawe, ten ogień, mimo że w sumie by mógł, to nie zamierza przejść przez te przejście. I w sumie ja teraz nie mogę też przejść, bo niby jak. Nie! Haha! Teraz mnie nie dostaniesz. W sumie to ja też nie wyjdę, ale... Jezu, myślałem, że to kolce. Z czego ja się cieszę? Ja tego nie mam szans wygrać. A to zabawne całkiem. Coś czuję, że powinienem chyba wejść tu w ogóle z innej strony. Zwłaszcza, że nie da się w ogóle przejść... Nie da się w ogóle przejść tamtą stroną. Ale teraz jestem, że tak się wyrażę, w dupie, bo mam tylko jeden złoty klucz. Ale dobrze. Raz się żyje. Znaczy w tej grze parę razy się żyje. Poczekam na tę platformę, a co tam? O tak. Oprócz tych wszystkich przeciwników są jeszcze wiedźmy, które wyczarowują i innych przeciwników, co ciekawe, mogą one wyczarować biskupów i to jest ciekawe. O, jak fajnie. Mogę iść się zabić, nie? Nie mam niebieskiego klucza, więc nie przejdę tędy. W ogóle to nigdzie już nie przejdę. Grałem w to dopiero parę minut, ale pomyślę sobie, bo gdybym grał dłużej. O tak, giń. A, zerowe życie też się liczy. Jak pamiętamy, gra, w której zerowe życie się liczy, jest dobrą grą. Tfu, wróć. Nie, musiałem się zabić, bo nie mam już kluczy, nie mam jak w ogóle wyjść stamtąd. Więc zaczynamy od nowa. O tak, ale ta muzyka mnie nastraja do dalszej gry. I ten łucznik. Jej, udało się, nawet we mnie nie trafił. To z tym, jak tam przejdziemy górą do tego biskupa, to będzie zabawne, bo... No... Mówiłem wam, nie da się go normalnie zaszlachtować. Okej, ja mimo wszystko utoruję sobie tam drogę na dole. Po to, aby... A w sumie nie wiem po co. Jakieś tam klucze są, więc... Okej, a co nam daje mikstutka, bo ja się nie orientuję. Jak? W jaki sposób? Czemu? No biskupie, niech będzie pochwalony. W ogóle chciałem poznać intencje twórców, że zupełnie jakąś postać, która jest nieśmiertelna, której nie da się zaszlachtować zwykłym tym... zwykłym sztyletem. Może damy rycerza, on jest w zbroi, to sztylet mu nic nie zrobi. Nie, rycerza będzie można rozwalić. To może czarownicę, bo on jest magiczna i w ogóle to może ją. Nie, to bardzo zły pomysł. Dajmy biskupa. Biskupa czemu? Nie wiem, zajebiście będzie. O ile to jest biskup, bo wiecie, to faku, które oglądałem, nie było oficjalne. Ja bym chciał zobaczyć oficjalne. Bo tam na pewno przeciwnicy są nazwani. Ale przecież bycie biskupem nie zaprzecza byciu jaszczurem, nie? Boże, co za rozkmina. Przecież jaszczur też może być biskupem. Bądźmy szczerzy, nie? Tolerancja! Dobra. Wiem, że idę tą samą drogą, ale tym razem nie popełnię tego błędu. I nie przejdę tam do tego ognia. Tylko się po prostu cofnę.
Mam 3 klucze, każdy innego koloru. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idźmy górą. Jakie tam były drzwi u góry? Chyba niebieskie, nie? I dlatego właśnie nie mogłem przejść, bo nie miałem niebieskiego klucza. Jej. Skacz. Jest też mapa. Możemy zdobyć mapę, ale... prawdę powiedziawszy, ja nie wiem, czy ona zbyt dużo nam pomoże. Jest! Weźmy do środka. I teraz tak. A! Ten śmieszny biskup. Przezabawny. Całe szczęście, że to nie jest jakaś ciasna lokacja, nie? To by było trudne akurat. Wiesz, co teraz ci zrobię? To. Giń. Tam, jak rozumiem, nie da się doskoczyć! Jezus Maria. Przepraszam, biskupie. Okej, okay, sygnety. Kurde, czy w Adventure Island 1 nie było podobnych? Przechodzimy dalej. Jej, nawet nie strzelił, a mógł zabić. Dobra, idziemy po mapę. Chcecie zobaczyć, jak wygląda mapa? Zaraz wam pokażę. Tak, dzięki tej mapie w końcu zrozumiałem, gdzie jestem i gdzie powinienem się udać. Ta mapa zmieniła w ogóle moje postrzeganie tej gry. Ja mam takie pytanie. Jak mam tam doskoczyć? Tego biskupa nie mogę przeskoczyć, to jest pewne. Okej. Okay. Dobra, idźmy na dół. O, jakieś wińsko tutaj ktoś próbował ten do fermentacji dać. Ja muszę zobaczyć, co i jak. Dobra. Pokierujmy się tu logiką, jeśli tędy idzie przeciwnik, to znaczy, że musi być tu coś fajnego. O tak. Nie wiem, czy to jest fajne, ale jest ciekawe na pewno. Platforma mnie zabija! Platforma mnie zabija, tak? Że jak? Że co? No, nadziało się pół dupkiem, nie? Na to. Ja już mam powoli dosyć, wiecie? No i tędy nie przejdę, bo się nie da. Muszę przeskoczyć. To jest taka śmieszna roślina. No nie, platforma mnie zabiła. To wszystko przez platformę. Tylko PiS. Nie. Haha, udało się. Już nie wiem, o co mogę uderzać, a o co nie, bo za chwilę się okaże, że się nie da na nic skoczyć. Teraz moje pytanie... Nie, żebym się czepiał, nie, ale moje pytanie brzmi, jak mam stąd wyjść? Tak, nie mogę wskoczyć. Ale gdybym miał 2 pudła w jednym miejscu, to może by się coś udało. Może by się dało to zrobić. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Nie, ta gra po prostu... Nie. To przeczy prawom fizyki. To tak... Nie. Jak? W jaki sposób? Powiem wam, że to mnie zainspirowało, po prostu gram jeszcze raz, nie? Ale to było całkiem zabawne.
Zaraz wyłączę ten track i włączę manieczki, albo jakiś hard bass, bo to będzie tak samo dobre. Yeah. W ogóle patrzę, jak ten łucznik wygląda. To wygląda... Nie wiem, on... To wygląda tak, jakby w jednej ręce rzeczywiście niósł łuk, ale w drugiej miał pałeczkę do dedykowania. O Boże, wszystko od początku. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak miałbym to przejść na Pegazie. Serio, musiałbym sobie sam mapkę rozpisywać. Bo ta mapa w grze jest po prostu do dupy. Serio, z tej mapy nic nie wynika, absolutnie. Dobra, robimy to tak jak wcześniej, tylko... Może teraz nie będę schodzić tymi zielonymi drzwiami, tylko zejdę jakoś inaczej. Albo w ogóle nie będę schodzić, do góry się będę piąć. Okej. Okay. Szybciej. Aż się dziwię, że twórcy nie stwierdzili, że te kolce na platformie będą zabijać, nie? Nie! Co żem ja chciał uczynić? Stary, ale ty naprawdę nie mogłeś ubrać się w coś, no nie wiem, bardziej męskiego? Ja rozumiem, że w tym zamku można praktycznie każdego zabić, ale serio. Okej. Okay. Jezu. Myślałem, że nie wyrobię i mnie zabije. Dobrze. Iść po mapę czy nie iść? W sumie chyba powinienem iść, bo... Tam oprócz mapy było kilka ciekawych rzeczy. Sorry, jeśli będę ziewać. To nie dlatego, że gra mnie nudzi. Tak naprawdę to tak. Nie, ale to no, nie dlatego. Jestem po pracy, jest 22 i... Dobra, no 22 to jest młoda godzina, no. Ale nie dzisiaj. Okej. Okay. Tutaj robimy nasz trik. Dobrze, ona z tego co widzę całkiem losowych przeciwników rzuca. Przy czym no wiadomo, że ci zniszczalni są najlepsi, tak? Dla nas. Okej, co tutaj było? Tutaj mnie nie było jeszcze. I pamiętam, ta beczka może zabić. Nie pytajcie dlaczego, po prostu. Beczka! Rozumiecie? Beczka, która nawet się nie toczy, tak po prostu mnie zabiła. Gratuliren. Ja wiem, że się ją da przeskoczyć. Ale może nie teraz. Nie. Ja nawet nie wiem, czy na tamte platformy mogę skakać, bo to jest po prostu strach skakać na cokolwiek. Chwila. Nie, dobra, nieważne. O, fajnie, te... Nie, ja teraz nie zejdę tam. Nie da rady tam zejść. Ja nie mam swojego klucza, mam tylko różowy i 2 złote. No dobra, zobaczymy, co się nimi da otworzyć. A, no tak. Okej. Okay. Rozumiem, że potem muszę skakać. No fuck! Serio? Czy da się to zniszczyć jakoś? Czy samo dotknięcie mnie zabije? Pieprzyć to! Dosyć tego! A nie, jeszcze ostatnie życie, no dobra. Jak mam tam przeskoczyć?
Błagam. Jest! Udało się! Co z tego, skoro praktycznie nie mam żyć? O tak, niebieski klucz. Teraz tak, tam widzę jakieś dzikie przejścia, ale prawdę powiedziawszy, to ja... jakoś mi się nie spieszy, żeby tamtędy przejść, wiecie? Nie widzę jak... A, chwila. Gdybyśmy sobie zatamowali drogę, to byśmy nie wyszli. Paulo Coelho. O, mam zero żyć, jak fajnie. Teraz dużo zdziałam. Weźmy mapę, bo wiadomo, mapa to podstawa. Ojej, pominąłem hajs. Jaka szkoda. Nie! Ale i tak tym zielonym przejściem bym nie mógł. Znaczy, mógłbym, ale po co? Matko Bosko, kochano, gdzie ja teraz mam iść? Gdzie ja teraz mam iść? Nie, już dość. Nie, nie chcę mi... Nie, serio. Nie chcę mi się... Nie chcę mi się powtarzać tego. Nie chcę mi się taki kawał tam iść. Znowu muszę przez tą beczką uciekać. Także żegnam się z wami chyba i do następnego. To będzie najsensowniejsze rozwiązanie. No, oczywiście widzimy się w niedzielę w tej serii. Nie lubię cię.